Panie marszałku, panowie senatorowie, panie ministrze, drodzy goście, a ja w tym momencie faktycznie w kilku kwestiach poprę senatora pana Marka, bo po pierwsze, jeżeli nie będzie dialogu, to drodzy państwo, będziemy dryfować w tym państwie nie wiem w jakim kierunku. Dojdziemy do tego, że wstyd i hańba, że poprzez brak dialogu dochodzi do różnych manifestacji, a rząd stawia dwumetrowe płoty, żeby nie usłyszeć to, co ludzie mówią. Ja w odróżnieniu od pana, panie senatorze, złożę 6 poprawek po to, żeby autentycznie ta ustawa była dostosowana do prawa unijnego i żeby wszystkie kwestie zostały zachowane. Ja jestem wieloletnim związkowcem i powiem tak, panie ministrze, podpisywałem setny ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, kiedy jeszcze w ministerstwie był pan Pancerz jako szef Solidarności Kolejowej. I powiem tak, że był dialog prowadzony bardzo długo. I w końcu doszliśmy do pewnych konsensusów. Dlatego dziś pytałem, bo też myśmy się godzili na kwartalne rozliczenie czasu pracy. I to nie zostało wykorzystane. Ale może powiem, bo jesteśmy w parlamencie, tak wczoraj myślałem, siedziałem, w jakim tonie wystąpić. Myślę, znają mnie wszyscy jako ogromnego radykała, to przynajmniej raz państwa zaskoczę. No musimy wiedzieć, że jesteśmy w miejscu, w którym spór, kłótnia, dyskusja to naturalne sprawy. Spieramy się dziś o ocenę zmian w kodeksie pracy, które odbierane są pozytywnie przez pracodawców i negatywnie przez pracowników. Jedni twierdzą, a rząd ich w tym wspiera, że te zmiany trzeba wprowadzić, by nasza gospodarka była konkurencyjna. Strona pracownicza, po której ja zawsze będę, uznaje tę nowelizację za atak na pracowników, za pogorszenie ich sytuacji prawnej i warunków życia. Tak pewnie jest, że to, co lepsze dla pracodawców, musi pracownikom szkodzić. Ja i tak muszę być po stronie tych drugich, bo stamtąd spośród pracowników z ruchu związkowego wyszedłem. Przywykłem też do tego, że druga strona mówiła: zdobędź się na obiektywizm, spróbuj rozważyć rację naszej strony. Państwo i społeczeństwo to nie tylko pracownicy, to także pracodawcy. To rozważam i w tym rozważaniu posunąłem się aż do przejrzenia oceny skutków regulacji załączonych do projektu rządowego. I co tam znajduję? Pozycja pierwsza. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Czytam. Projektowana zmiana nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa, ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego. To po co my to robimy? Jak to i tak nie ma wpływu na sektor finansów publicznych? Dla czystej satysfakcji? Kolejna pozycja. Wpływ regulacji na rynek pracy. Czytam. Projektowane zmiany będą wywierać wpływ na rynek pracy, umożliwiając pracodawcom elastyczne organizowanie procesu pracy, w tym dostosowanie do zmieniających się warunków gospodarczych. To co? Teraz nie mogą organizować? Nie ma narzędzi pozwalających na organizowanie procesu pracy? A przecież organizują. Czytamy dalej. Instytucja przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy na podstawie układów zbiorowych lub porozumień między partnerami społecznymi występują w systemach prawnych wielu państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec,
Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz Irlandii. Okej, z tym nie dyskutuję. Tak jak z tezą, że w USA żyje wielu Indian. Tylko czy fakt, że w Danii okres rozliczeniowy jest dłuższy, oznacza, że u nas musi być też taki? Istotnie, nasza gospodarka, nasz rynek pracy różnią się od duńskiego tylko okresem rozliczeniowym. Proszę, traktujmy się bardzo poważnie. Dalej cytuję dokument rządowy. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. I proszę, kolejne zdanie. Projektowana regulacja może mieć wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ze względu na możliwość zmniejszania kosztów pracy poprzez lepszą organizację pracy w maksymalnym 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym czasu pracy, co w konsekwencji może także wpłynąć na ograniczanie polecenia pracownikom wykonania pracy w godzinach nadliczbowych. A godzin nadliczbowych zwiększyło się, to co mówił pan senator Borowski, w roku 2012 było 33% więcej godzin nadliczbowych. Czyli regulacja może mieć wpływ, ale nie musi. Może zwiększyć konkurencyjność, ale nie musi. Mam wrażenie déjà vu, jak przed laty zapamiętałych reformatorów kolei prosiłem. Panowie, spróbujcie najpierw na kolejce Pico, a potem bierzcie się za duże wagoniki. Tu też apeluję, nie róbmy eksperymentów na ludziach, jeżeli nie wiecie nawet, jakie będą wyniki. I podsumowanie oceny skutków regulacji. Ostatnia cytowana przeze mnie pozycja, wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. Czytamy, projektowana regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. Koniec cytatu. Jak nie wpłynie, po co to robić? W związku z tym ja dystansuję się od tej ustawy i będę głosował przeciw tej ustawie. Dziękuję. Dziękujemy panie senatorze.